Jo, w kolejnym odcinku z turnieju Steam Fortress 2 dziś gra Było. Tomek z Lumikowem. Co myślisz, Ciastek, co się stanie w tym pojedynku? No, Tomkowi ostatnio poszło dobrze. Znaczy dobrze. Było w porządku. Teraz walczy z Lumikowem. Lumiko wiem, że jest dobry. Ale no, chociaż ma dużo czapek, no to nie zawsze czapki mówią o skillu. Zobaczymy, jak to będzie wyglądać. Napiszę im, żeby się oddalili. Tak. Jak wiemy, ostatnio Tomek wygrał z Madrabitem. Była bardzo szalona walka. Co? Jak się skończyło się nagrywanie, to jak napisał piękne słowa do Madarabita, po prostu aż mi łyska poleciała. Dobra, Chyba napiszę możemy przejść start. start. O, dobra. Zaczyna się walka tytanów. Pierwsza skala mamy dwóch żołnierzy. O, Lumikow nie oszczędza się, od razu leci na Tomka. Ale ma. Uuu! Tomek ma to I gdzieś! didn't Tomek know ma you to were gdzieś! like that. Ale o, Lumikow teraz podjeżdża Tomka nieźle. Ale o! Blisko było. Ale 1-1. Teraz wynik jest prawidłowy. Lomikow się nie oszczędza, leci prosto na Tomka. Po prostu ma go gdzieś. Szarża. Szalona szarża! Tomek to usłyszy w filmie. Także powiem tutaj. Tomek, musisz to wykryć sam Matrapita. Tak. Strzelę to zabij go, tak zabij! O, Tomek dał mu Sam fory, wybił fory. Matrapita! Dawaj. Uuu! 3! 3-2, 3-2. Dobra, ten mecz jest bardziej wyrównany niż myślałem. Wydawało się, że będzie szybka przewaga, a tutaj Tomek ja sobie cię zwątpiłem, wierzę w ciebie bardzo. Przypomnij sobie, czy Są trening. szanse. O, Uff, blisko, blisko. blisko, 4-2, 4-2. A, O, koniec, koniec meczu. koniec, koniec. Napiszę start już. No nie są gotowi chyba. Great, Tam. great Dobra, people. pierwszy raz widzimy, jak ktoś bierze inżyniera. Czy się to opłaci mu? Ale podjeżdża go. Tomek nie ma za bardzo tak na blisko, jak go rozwalić. Tomek lubi O! inżyniera. No i Tomek trochę robi demomana widocznie, bo już znowu gra demomanem. Chociaż ostatnio mu się udało wygrać, to chyba Tomek O, zapomniał, że grał ściana u mnie Madrabitem. zniknęła. O! Nie było full damage'a, było bardzo blisko. 8 HP. Żeby. Czy Tomek go zabije, czy Tomkowi się uda? Bo już jest wynik 2-0 dla tego. Ta. A nie, bo zmienia Tomek, dobra, nie, A, on zmienia dobra, klasę, jeden przepraszam. serot. 1-0, bo on zmienia klasę, pamiętam. Dobra, O, 1-1, jeden. 1-1. O, Great Pipeline to jest Lumikov, jak coś. Pa, znów mi ściana zniknęła cała. O, zobaczcie, no mi też się coś buguje. 2-1. O, Tomka strzela działko. Uuu. Działko Lumikowa rzeczywiście coś robi. Chyba To... inżynier to instynktowny wybór. I kto powiedział, że inżynier to będzie gówno? No, jeśli ktoś umie dobrze go wykorzystać jeszcze tym jednorękim bandytą, to jest dobry. Wynik 3-1. Mi się wydaje, że trochę Tomek trochę słabnie, jakby trochę przestał w siebie wierzyć. A może mi się wydało. O! Ja tylko odwołuję te słowa. 3-2. Tomek zaskakuje mi na każdym kroku. Dawaj, Tomek, ekstremizuj to. O! O, 3-3. zabił go, zabił. 3-3, 3-3. Będę pisał 3-3. Obaj gracze potrzebują 2 punkty. Zremisują. Lumikow nie stawia działka już, jakby to była jego taktyka, że tylko na początku stawia. O! U. 4-3! 4-3 dla Tomka. Stawił działko. Lumikow się wkurzył już. Rozpieprzył jego ciało. 4-4. Czy będzie remis? Ostatnia Czy walka. będzie runda bonusowa? Czy Lumikow wygra? Strzela go od góry, Tomka. Koniec! 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 Jeden, jeden! Trzy, cztery, start. No, Tomek gra znowu. Ja mówię, medyk to jest moim chyba. Na trzecią rundę mi się najlepszy wydaje. Chyba, że ktoś jest dobry Uuu, snajpera, na przykład trzy! z Mikoszem. Ale headshot. Bo właśnie, to nie był headshot, to był body shot, bo jak się załaduje on, to zadaje bardzo dużo nawet w ciało, więc. A. Ale na razie jest 1-0 dla. Nie, jest 1. Nie, tak? Nie, bo Tomek zmienia. Tomek nie Bo ten zdobył Mikoszem zmienia. punktu. Lumikow zmienia punkt z klasem, czyli jest 1-0 dla Lumikowa. Tak. Ale może Tomek wygrać, to by było ciekawe, jeśli by wygrał. Tak musi uważać, bo tutaj jest naprawdę ciężko. Ciekawie będzie walka tego, szpiega ze snajperem. Będzie ciekawić mnie, jak ktoś będzie szpiega. O, Tomek znów musi walczyć ze snajperem.
O, podjeżdża go z bliska. Kurde, ale było blisko. No. 2-0 dla Lomikowa. To jest ostatni challenge Tomka. Czy zwycięży? A potem będziemy grać z tym, chyba z Madrabitem. Bo przecież on go pokonał i teraz będzie normalka, chyba. Ten, kto przekra, nie będzie z Madrabitem. Tutaj. Szkoda. Że dobrze jest właśnie zrobione, żeby nie było powtórek. No tak. Jakiś inny przekrany będzie z Madrabitem. A troszkę tam liczy Tomek robi. Lumikow celuje. Próbuje na hita zabić. Czy zarada Lumikowa? Tu się moc regeneracji nie przyda, skoro na hita może zabić. No tutaj. Tomek gra, ale Lumikow nawet nie celuje na razie, jakby dał mu fory. Czy musiał płacić do motkę robi. O, pamiętamy z Brochali, że motkowanie nie zawsze popłaca. I Tomek zrobił motkę, teraz przekra, myślę. It's Joe Ever. No, tak, tak będzie. Nawet chociaż może to nie była motka do niego, ale... Tomek wierzy w ciebie. Tomek już się chyba poddał, on już chyba leci na niego z bliska. 4-0. Co, on amunicji nie miał, że nie strzelał? Nie może, albo się już poddał. Że musiał z bliska. Maybe. Jedyny minus medyka to, że ma tylko jedną broń, więc jeśli mu się skończy amunicja, to amen. O, kółeczka. O, nasza ulubiona strategia. Jeszcze to, jak to pamiętam, z Madrabita. Jednego punkta brakuje Lomikowi, więc Tomek rzeczywiście przyda mu się gra taka, wiesz, na daleko. Aż się na spokojnie. O, Tomek spadł na dół. Czy to będzie jego koniec? Czy jego spadnięcie... Ostatnie pukle Lumikowa. Czy przynajmniej to będzie miał jeden kill? Jeden kill przynajmniej. Tak blisko. Pamiętaj, że Tomek się leczy. Lumikow szarżuje. Czy 2 HP ma? Lumikow wie, że musi zszarżować. Tomek ma 40. Czy on go zabije? Tomek nie ma amunicji. Niech się schowa! Niech się schowa! Co on robi? Nie! Dlaczego? Oh man. Tomek oddał mu wina jakby. On mógł zostać się uleczyć. Tak. On ma healing. Mógł na spokojnie. Także Lumikow 2-1. Lumikow, wygrałeś z Tetonkiem. Co chcesz powiedzieć? Nic. No i dziękujemy. Do zobaczenia, nie, to kolejnego filmu z turnieju. Czekaj. Jest jedna rzecz. Okej. Okay. Nie rozumiem, dlaczego Stiggy spamował. No, ja, kiedy potrafi zdawać się większy damage. Na tym pierwszy mógł walić. Yep. Dobra, to wszystko, co mam do powiedzenia. No i koniec. Good fight. Yes, good fight.